Agnieszka, to idziesz do kuchni, potem mi to wytłumaczysz z geografii. A kto ma w przyszłym tygodniu sprawdzian? Ten zostawia łapkę w górę. A co ty tam masz? No z geografii przecież mamy sprawdzian. Znowu wy prawie codziennie macie sprawdzian. Mamo, z angielskiego było ostatnio. A, chyba, że tak. Mamo, widzisz, że powoli się zbliża koniec semestru? Tym bardziej jeszcze, że my mamy... Właśnie, mamy ferie w pierwszym terminie. To dlatego tyle tych sprawdzianów nauczyciele muszą mieć oceny. A daj spokój. A co tam tata ci ma wytłumaczyć? Pokaż. Zmiana osiedlenia ziemi. O, niedługo będzie przesilenie zimowe, 22 grudnia. Tuż przed świętami. A jak już o świętach mowa, to co? Musimy zaplanować, co i kiedy będziemy przygotowywały. To od czego zaczniemy w takim razie? A co robicie? Omawiamy z mamą przygotowania do świąt. Święta, a wy co? Jak co? Właśnie planujemy przygotowania. Marzena, święta już są od 2 listopada. Co ty mówisz? Co ty chcesz zmieniać tradycje? Święta są w czasie świąt i tyle. Marzena, idź do sklepu i co tam będzie? Już wszędzie są święta. W galerii są święta, w sklepie są święta, no wszędzie. Nawet widziałem ostatnio choinkę na rynku. Ale to są zwykłe jarmarki. Tak, jeszcze do świąt jest ponad miesiąc. Właśnie, dużo czasu. No i co z tego, że miesiąc, ale czas ucieka. A wy nic, macie już w ogóle pierniki? Co ty się tak jąkasz, Marek, bez przesady. Nie możemy robić miesiąc wcześniej i świąt. Tak, jeszcze jest dużo czasu, ponad miesiąc. To po co o świętach gadacie? No bo my planujemy dopiero te święta. Co tu planować? Trzeba działać. Trzeba zaplanować, kiedy ubieramy choinkę. Kiedy pieczemy pierniczki. Kiedy robimy prezenty. Kiedy robimy zakupy świąteczne. Na całe szczęście ja już wszystko ogarnąłem. Ale że niby co? No coś ty ogarnął na miesiąc przed. Tu was zaskoczę, ja już mam wszystko przygotowane. No ale co tu mówisz właściwie? Ty już masz święta? Ja już mam wszystko przygotowane. Prezenty też? Nie. No to jeszcze nie jesteś gotowy do świąt. Poczekajcie chwilę, już wam pokażę. Ale że niby co? Poczekajcie chwilę. Co on kombinuje? A skąd mam wiedzieć? To chodź tam zajrzymy, co on robi. Poczekajcie chwilę, ja was słyszę. Co ty tam masz? Otwórz te drzwi. Chwila. Chodź i powtórzymy tą geografię. No, przynajmniej jakiś pożytek będzie. Zaraz powtórzymy, coś tylko przyniosę. Ale ten tata znowu kombinuje. On taki zawsze ma fazy przed świętami. A może to u niego gorączka przedświątecznych przygotowań już? Daj spokój, ponad miesiąc do świąt. Może masz rację. Ale chyba on przesadza trochę. I co, jesteście gotowe? Na co? Taram! Na to! Byłeś na zakupach? O, weź mi szpinak! Nie, coś innego kupiłem. Pokaż. To chodźcie tam. Matko, co ten zaś kupił? Pokaż. Chodźcie. Uwaga. 3, 4. Taram! Zrobię tak. Kalendarz adwentowy. No ale mi atrakcja. Nie, jeden. Uwaga. Tadam! Po co ci aż 2 kalendarze? I to z czekoladkami. Bo trójka nas jest. No to jednego ci brakuje. Tadam! No to mi się już podoba. Który mogę sobie wybrać? Który jest mój? To niech Michasia sobie wybierze. O nie, będziemy losować. Ale czemu nie mogę wybrać? Przecież wszystkie są z czekoladkami. No właśnie. Niby tak, ale ten jest taki, ten jest ten taki, a ten jest taki, o. Michasia, który byś chciała? Ten niebieski jest fajny. No super jest. Chwila, moment. Losujemy. Co, karteczki? Jakie zasady? Na papier, kamień, nożyce. No ale jesteśmy w trójkę. Dobra, gramy. Dobra, to najpierw o tego. Nie. O, najpierw o ten domek. Na papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce! No i co? Kto wygrał? Nożyce przecinają papier i tępią się na kamieniu. Ja wygrywam. No, wymyśliłaś. Dobra, ja go chciałem. Dawaj, jest mój, ale fajny. Dobra, teraz gramy o ten niebieski. Świetny pomysł. To o ten gramy, uwaga, to tylko ja i Michasia. To ja nie gram. Nie, no ty już nie, ty już masz swój kalendarz. Papier, kamień, nożyce. O, przegrałeś. No dobra, wygrałeś, to ten jest twój? No to ten jest twój. Ale pamiętaj, otwieramy 1 grudnia. Nie, teraz. Ale jak teraz, już dopiero od 1 grudnia? No co, ty nie wiesz, jak się kalendarze adwentowe obsługuje? Ale moment, wiecie co ostatnio było? Jak Michaśka miała 2 kalendarze, to 1 okienko otwierała, więc ja sobie też otworzę, bo też miał taki przedsmak świąt. O nie, ja tym razem nie otwieram. A ja sobie otworzę, a co? Ja też nie. Ciekawe, co będzie w jedyneczce. No jak nie ma, wszystkie są. Ty! Co to jest? Co tu to robi? Marek, chodź tutaj! Choinka! Nie za wcześnie to? Ale że niby co? O co chodzi? No co to jest?
Choinka? Widzę, że choinka, ale co ona tu robi? W listopadzie, tato. A coś ty nie widziała choinki w listopadzie? To idź sobie do sklepu zobaczyć. Ale Marek, mieszkanie to nie sklep. Przesuńcie się, ja już wam pokażę. Idźcie do pokoju. No już, do pokoju. A co ty chcesz pokazywać? Nie, możemy stać, nie. Choinkę, ale... Zaraz do was przyjdę. Marek, w tej chwili mi ją stąd wynieś. Świetny pomysł, biorę ją do salonu. Ale co, ty już też choinkę w salonie? W galerii też mieli wystawione, w listopadzie. No, może byście mi pomogły. Uwaga, idę, no. Uważaj na te drzwi, trzymaj, no. Pomogę mu. Powoli, Marzena. Matko, coś ty wymyślił, chłopie. Ostrożnie, drzwi. Drzwi mi podrapiesz, jeju. Ostrożnie, Marzena. O, proszę. I widzisz. No skąd ty wziąłeś tę choinkę? Ze sklepu. Fajna, nie? Na promocji była. No dobra, kupiłeś to jedno, ale po co teraz ją wystawiać? Żeby poczuć magię świąt, Marzena. O. No ale gdzie ja ją postawię? Przecież króliki tutaj są. No króliki niech będą. Ona tam będzie stała. A kwiatek? Kwiatek pójdzie do sypialni. Przecież ja tam nie mam miejsca na ten kwiatek. Ale cyrk, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Chodź, Michasia. Proszę, jaka piękna choineczka. Piękna jest ta choinka, ale chyba za wcześnie. Nic nie jest za wcześnie. Dobra, ty bierzesz kwiatek do swojego pokoju. Przecież miał być w sypialni. O nie, ja też będę miała choinkę w swoim pokoju, a kwiatek to sobie weź do sypialni. No dobra, to pójdź do sypialni. Dobra, Marek, jest piękna, ale pakuj ją, ona na razie tutaj nie może być. No ale coś ty, z choinki się urwała. Przecież ja już lampki zamontowałem. Jak lampki? O, widzisz? Nie za wcześnie? Nie. Jak się dało zamontować, to się da zdemontować i schować jeszcze. O, za 3 tygodnie jak znalazł. A magia świąt? Będzie w swoim czasie, Marek. Dobra, sprawdzimy tylko, jak to będzie mniej więcej wyglądało. O. Nie. Nic nie będziemy próbować. Tylko sprawdzimy. Ile na wysokości? Całe 1,80 m. O, to sobie tu damy. Michasia, a może ten oczyszczacz do ciebie do pokoju pójdzie? Przecież ona już ma na biurku. Ale dwa lepiej oczyszczą powietrze. Jasne, chcesz się go pozbyć, bo nie masz miejsca? Daj go sobie kolejny do sypialni. No weź, to też jest moja sypialnia. A kwiatuszek? Na razie daj go tutaj. Delikatnie i ostrożnie. Liście o. Połamiesz. Nic nie połamie. Marzena, bierz tą choinkę i idziemy z nią. Ja biorę tu od spodu. Dobra, chodź. Jejku, coś ty sobie uzdrowa, Marek. O. Ostrożnie, nie tak szybko, bo się przewrócę. Powoli. Trzeba ją tylko ładnie ułożyć, ale to za chwilę. Ona przecież tutaj się nie zmieści. Jak się nie zmieści? No musi się zmieścić. No nie wiem, wydaje mi się, że jest za duża. Będzie idealna. No, zobaczysz. Dobra, ja sobie ją tu ustawię. A kiedy kurujecie choineczkę? No weź mnie nawet nie denerwuj, jeszcze... W sobotę. Co? W jaką sobotę? Chyba za 3 tygodnie. Nie, teraz w sobotę będziemy ją dekorować. W sobotę to ja wychodzę na imprezę. Do kogo? Tato, przecież babcia, Basia, dziadek Marian mają urodziny. Co ty, nie pamiętasz? Wiem, że mają, ale zanim do nich pojedziemy, to ubierzemy choineczkę. O, świetnie! Jeszcze sobie zrób przy choineczce ubranej zdjęcie i będziesz miał idealny prezent. Świetny pomysł! Razem sobie zrobimy zdjęcie, możemy dać dziadkom. No, puknij się chyba, to wcale nie pasuje taki prezent dawać w listopadzie. Wydaje ci się. Wszystko pasuje. No, to teraz choineczkę montujemy. O, uwaga. Ale stop. Zamknijcie oczy. Nie podglądamy, Michaśka. No przecież nie patrzę. Ja też. Dobra. Uwaga, nie patrzymy. Już? Już. Wow, jaka fajna. A nie mówiłem, że jest świetna? No jest idealna. Prześliczna. No, czyli zostaje z nami. Zostaje, ale od grudnia. Dobra, niech będzie od 10. 10 listopada już był. A to grudnia. A to już całkiem niedługo. Ja się nie zgadzam, ona tu zostaje z nami już. Co ty, Marek, nikt jeszcze nie ma choinki w domu o tej porze. Tylko my. W sklepach już są. Ale sklep, galeria, Marek, to nie mieszkanie. Tato, przecież ozdoby świąteczne są w sklepach już od października. No ale jak są, to znaczy, że już są święta. To jest tylko po to, żeby ludzie to sobie mogli kupić. No, rację, zgadzam się 100%. To jak ty teraz kupiłeś sobie choinkę, kalendarz. A to wcale nie znaczy, że już są święta. No, choinka piękna. Piękna, ale idzie do schowania. O, to teraz się pouczymy geografii. Idealny pomysł na listopadowy wieczór. Przed sprawdzianem. No nie wiem, ona tak tu ślicznie wygląda. Spójrzcie, jak ona się pięknie mieni, Marzenko. No pięknie, ale jeszcze piękniej będzie w grudniu. Jak śnieg będzie za oknem. I taki mrozik na szybach. No ładnie by to wyglądała, nie? No ładnie, ale chodź spakujemy ją. Masz, mamo, rację. No nie wiem, taka ładna. A jakby ją tak kocem przykryć? Nie, już to nie ma. Dzieje się.
No, to jest jedynka. Ale nie, tym razem nie otwieram. Kochani, a u was już są takie świąteczne nastroje? To napiszcie w komentarzach. I koniecznie zostawcie łapkę w górę. No to co, na razie, pa! Ciekawe, czy ta choinka stąd zniknie. Choinka z nami zostanie.